dzisiaj przyszliśmy sobie jeszcze raz, bo wydawało mi się, że będzie trochę lepsze warunki, żeby coś ponagrywać, ale jest praktycznie to samo, kurde, i nie wiem, czy będzie coś trochę lepiej. O, oglądając wczoraj to wideo, trochę mnie denerwowało, że jednak ciężko to widać. Bardzo ciężko jest coś takiego na telefonie, na kamerze uchwycić. Przyszliśmy jeszcze raz, ale wcale nie jest lepiej. Mamy kurtałę. Mamy wskaźnik wiatru. No i dzisiaj też trochę zmniejszyliśmy pułap. Będziemy szaleć tylko na stówę. Teraz gdzieś stąd. Tam około wychodziło ze 100, 101, w zależności tam od pomiaru błędu. Zaraz wrzucimy, jak to wygląda, tylko to zamocuję. No i dobra, zamontowane. Wracamy się. Mówię, może trochę też na wyrost to jest, bo jednak strzelając przy takim wietrze, taką odległość, to jest trochę inna sprawa niż to wygląda na tych popularnych kanałach na YouTube, ale o tym powiem później. Zobaczymy, może dzisiaj uda się uchwycić to trochę lepiej. Tak, musieliśmy szybko przyjść i poprawić nasze stanowisko, ponieważ po drodze zasłaniało dużo chabeści. Teraz powinno być dobrze. Jakie mam spostrzeżenia? No, zmiana celu na te
No, około tam 199 i 100, no pomogła trochę. Jednak 5 metrów, a już jest różnicy, zwłaszcza, że przy takim wietrze to jest, wydłuża się strasznie. No już bardzo się daleko robi. Robienie tych poprawek to jest ciężko. Zwłaszcza, że bierzcie pod uwagę, że dlaczego kulki na filmie skręcają raz w lewo, a raz w prawo. Raz, że wiatr, ale też strzelając z takiej odległości staramy się przeciwdziałać temu wiatrowi. Jeżeli wiatr wieje z lewej na prawo, to my ustawiamy replikę tak. Jeżeli w drugą stronę, prawda? Przeciwstawiamy siłę hop-upu tak naprawdę naprzeciwko wiatru, także żeby zamiast kulka leciała krzywo, ona stara się lecieć prosto. No, to jest bardzo trudne do zrobienia, zwłaszcza, że ten wiatr hula lewo, prawo i jeszcze w naszą stronę. Także no, ciężko. Ciężkie warunki, ale no próbujemy dalej, nie? No i dobra, no i co? Wystarczy. Lepiej już nie będzie. Dlatego między innymi wszędzie się mówi, że w takich wypadkach DMR-ki mimo słabszej mocy będą spisywać się lepiej, ponieważ nie trzeba, że tak powiem, tracić czasu na przeładowanie i zgubienie celu w lunecie. Tylko poprawkę, w zależności akurat jak w tej sekundzie wieje wiatr, można robić na bieżąco. I można w jednej chwili posłać 3, 4, 5 kulek i zawsze któraś trafi. Dlatego w takich wypadkach, w takich warunkach niesprzyjających przy wietrze, no to mówię, DMR faktycznie będą się spisywać lepiej. Ale na to mamy zaplanowany kolejny film kiedyś indziej, jak czas pozwoli, że na razie tyle. No i co? Czy w takim razie snajpa jest skuteczna podczas takiej pogody? Jest, ale już oczywiście gorzej, nie? Możecie sobie wyobrazić, że przy takim wietrze, przy takiej pogodzie, przy takim hulającym wietrze, no to równie dobrze każda replika będzie miała pod górkę. Nie tylko replika snajperska. No jednakże z nimi jest najgorzej, no bo mając zawsze jakieś KMA, próbując wstrzelić się i po prostu próbując na wiatr zmienić tę trajektorię, zmienić kąt celowania, jest zdecydowanie łatwiej. Więc taka replika sprężynowa dostaje najbardziej po dupie. Nie ma co się oszukiwać. Plus, że nie ma ona w ogóle w chwili obecnej jakiejś bardzo dużej przewagi w porównaniu z dobrze zrobionymi, na przykład, tak jak mówię, replikami na semi, tak jak DMR są, prawda? Jest to ciężki kawałek chleba. Jednak czy da się coś trafić? Oczywiście, że się da. I aż stąd mówię, mimo wszystko ten impet tej kulki jest i słychać, jak ona leci. No ale jednak rola snajpera na takim otwartym terenie, przy takiej pogodzie, no zdecydowanie gorzej już jest. Nie można już maksować takiego dalekiego zasięgu, a przynajmniej ratio trafiania jest zdecydowanie już gorsze niż jak jest. No, na pewno, że ujemna temperatura też robi swoje,
cel jest dość daleko, mimo że mamy wskaźnik wiatru, to niewiele pokazuje. Także w takich warunkach jak tych bardziej radziłbym, żeby z takiej repliki wyborowej raczej skracać zasięg, ale żeby korzystać ze swojej celności i z cichości, jaką ma. I żeby korzystać na to, że na przykład na 80 metrów, na 75, będzie ona miała po prostu praktycznie równo prosto w krzyż poleci, prawda? Bo nie powinno już ją aż tak bardzo znieść wiatr. Bo już na taki zasięg, oczywiście, że się da, no ale to już jest trudno. Niestety to wygląda inaczej w rzeczywistości niż na filmach na YouTube, na kanałach snajperskich, ale o tym za chwilę. A raczej w następnym odcinku telenoweli.